Siemaneczko, pokażę dla przypomnienia, bo zrobiłem tam nowy set sobie do bazy. Może będę go rozdawał, to dla przypomnienia. Albo dla tych, którzy go nie znają, jak wstawić nowy pojazd w miejsce starego. Tych z bazy. Pojazdy to są te cztery tu. Wóz pacyfikacyjny, ten truster, jetpack, kanjali i czernomob. No to baza musi być pełna, to do tego dojdziemy. Te cztery pojazdy, bo przez zamykanie gry niby się nie robią dead sloty, jeżeli ktoś tam ich nie ma, skopiuje, zamknie grę. Potrafią się zrobić też i dead sloty. Baza pełna, obojętnie jakich pojazdów i w mobilnym centrum operacyjnym najlepiej. Może to być obojętny jaki pojazd na stratę, ale najlepiej użyć tu jakiegoś motoru, którego nie mamy w ogóle w grze. Jak ja tutaj kupiłem sobie Faggio Sport i Faggio Sport będę używał tu do kopiowania. Taki motor, który nam się nie powtarza. Teraz tak, pokażę metodę, jak tu się zgliczować i od razu jak używać tych pojazdów z klubu motocyklowego, żeby się tam dostać. Spod magazynu pojazdów na skrzyżowanie, gdzie całe kopiowanie się odbywa. Sprawa tu jest prosta, chociaż potrafi narobić problemów. Nie no, świruję. Starczy nam jakaś bomba przylepna, jedna, dwie, trzy, cztery, tam jedna nawet. Rzucić w bramę, rzucić pod koła. Ja tu sobie jeszcze na samochód rzucę. Wsiadamy do pojazdu, tuż przed niebieskim kółkiem strzelamy rakietą. Najlepiej użyć tu właśnie Ruinera 2000 i przed niebieskim kółkiem po prostu strzelamy, żeby nas wysadziło, żebyśmy zaliczyli zgona. Bam! Jest zgon. Ja tu widzę, że mi się kręci za żółte kółko, to wiem, że się udało. Chociaż potrafi tam wybuchnąć, a i tak nas wciągnie do magazynu pojazdów i trzeba wyjechać, robić to jeszcze raz. I teraz tak. Żeby używać pojazdów, po prostu wchodzimy w ekwipunek, wzywamy RC Bandito, wysiadamy z tego Bandito i możemy się rejestrować w klubie motocyklowym, wzywać sobie opresora, lecieć. Jeżeli nie zrobicie tego myku z Bandito, a wezwiecie sobie opresora z klubu motocyklowego, może być tak, że nie wejdziecie sami do mobilki, znaczy, że wejdziecie właśnie. Klikniecie wejdź sam i was do mobilki wciągnie. Taki myk z tym Bandito wzywacie, Bandito wysiadacie, wzywacie sobie przez klub motocyklowy opresora i może śmigać. Czy tam chce rejestrować się w Securo, lecieć buzardem, a nie tam się tuć z jakimś autem z ulicy. No i tu już kopiowanie, początek taki sam. Wzywamy mobilne centrum operacyjne i wzywamy na straty ten motor, który będzie nam tu służył do tego glitcha. Znajomy do nas, który daje nam pojazd, do nas wsiada, klika sobie tą pauzę najlepiej, no standardowo podjeżdżamy, tam strzałka w prawo, on jego zrzuci, to jest wam znane. To jest wam znane. Tylko teraz tak, cofamy, odjeżdżamy, odsyłamy ten motorek i wzywamy sobie ten pojazd z bazy, który chcemy kopiować. Tu akurat Kanjali, to dzwonię po Kanjali. Czekamy aż pojawi się na mapie. Wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, no i wtedy możemy podbiec do mobilki i kliknąć wejdź sam. I na czarnym ekranie znowu wybieramy tą postać z fabuły, komunikat anulujemy, mimo że nie będzie widać tego koła wyboru postaci, ale tam w tle się ona wybiera. Anulujemy, wsiadamy do tego pojazdu, który daje nam znajomy. A
auto już jest nasze, no i teraz, żeby je znowu wstawić do bazy, no to musimy tak najpierw się odgliczować, czyli udajemy się do klubu nocnego, jest najbliżej, zależy kto gdzie ma, no bo można mieć też tam gdzieś chyba w dokach. No ale udajemy się tylko do klubu, podchodzimy do niebieskiego kółka, to mamy wybór garaży, to anulujemy, nie wchodzimy do żadnego garażu. Wtedy się odgliczujemy, dzwonimy do bazy po jakiś pojazd, najlepiej ten siódmy, który jest najbliżej tych czernobogów i tych innych pierdołek, jest 7 pojazdów, to ten ostatni wzywamy. Czyli tak, wchodzimy, nie wchodzimy, tylko wchodzimy w kółko, ale już do klubu nie musimy. Wzywamy z bazy ten pojazd, no mówię, najlepiej ostatni, ten siódmy. I nim wjeżdżamy do mobilnego, potwierdzamy komunikat, żeby zamienić te pojazdy miejscami. Czyli nasz czernobok przepchnie się do bazy, ale on będzie tym naszym motorkiem, kurde, tym moim misji sportem. Dobra, teraz udajemy się do bazy. Jak to zrobicie, wasza sprawa. Czy przez teleport, tam przez inny tryb celowania, czy przez teleport poprzez wyłączenie pada, czy kurwa pojedziecie, czy pójdziecie na pieszo. To jest wasza sprawa. Byle dostać się do bazy. No i będąc przed bazą, no najlepiej, tak jak mówiłem, używać tego motorka, bo jest rozpoznawalny. Wzywamy go albo przez klub motocyklowy, albo zwyczajnie dzwonimy do mechanika, potem EC Sport w moim przypadku, wjeżdżamy do bazy, potwierdzamy komunikat o zamianie pojazdów i na tym siódmym miejscu będzie ten mój Kanjali i za niego zamieniam i nowy jest wstawiony. Także mówię, no tu jeszcze na filmiku nie ma jetpacka, dorobię później, znaczy już zrobiłem. To muszę pograć trochę napadów, znaczy żeby mieć ten finał Bogdana, żeby sobie jeszcze zmerdżować Avengera i może też i Avengera będę wtedy rozdawał, ale raczej bez tego oznaczenia. To by było na tyle, także filmik dla przypomnienia plus nowa metoda kliczowania się, no i myk z tym bandito, żeby tam sobie wezwać opresora i szybciej dolecieć na miejsce kopiowania. Pozdrawiam, siema. Spinning out in space, pressing.